Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnej kawie z wróżką w ostatnim tygodniu lipca 2021 roku. Wstałam. Będziemy oczywiście omawiać sobie energetykę tygodnia i to taka podstawa tego programu, żeby zobaczyć, w jakich energiach funkcjonować będziemy, czy na coś zwrócić uwagę i się zestresować, czy też niekoniecznie, bo nie ma takiego powodu, także myślę, że jak będzie nas troszeczkę więcej, to już zaczniemy. Mamy na razie 6 osób. Super. I będziemy stawiać karty. Ja mam oczywiście jeszcze podręcznik chiński, który nam mówi, że dzisiaj jest super dzień. Dzisiaj jest super dzień i w piątek będzie super dzień. No to także super. Zaczynamy od poniedziałku, zaczynamy od dzisiaj. I właśnie dzisiaj jest 26, stabilizować, tak? Tu mamy po takim jednym słowie zawsze na jeden dzień i mam wszystkie ikonki czerwone, co oznacza, że na wszelką aktywność jest ten dzień z energią aktywności właśnie, więc dobry na wszystko. Ale zobaczymy, jak to wygląda w kartach. I ja oczywiście mam karty tarota oraz przesłania i myślę, że z przesłań sobie będziemy robić nasze motanki, bo lubię je tak zwyczajnie i po prostu i zobaczymy, jak ten poniedziałkowy dzień będzie nam się układał. Dobry na wszystko, a dziewiątka mieczy zaczyna nam towarzyszyć. Dziewiątka mieczy nie wnosi złych wydarzeń. Dziewiątka mieczy wnosi smutki emocjonalne i smutki wewnętrzne. I raczej wszystko dzieje się na naszym poletku umysłu, naszym poletku duszy. Także ja myślę, że to jest dzień dobry na wszystko, a tak naprawdę my możemy być troszkę struci, troszkę niedospani, troszkę malkontenccy, trochę zdepresjonowani. Może za duże słowo. Ale tak, dlatego należy raczej zwrócić uwagę na własne odczucia niż na to, że coś się złego wydarzy. Raczej takie działania wewnętrzne, tutaj niezbyt pozytywne. No i żeby się pozytywnie nastroić, to co? Wypić dobrą kawę, zrobić coś dla siebie, zrobić coś takiego, co zazwyczaj dodaje nam skrzydeł, co by gdzieś to swoje wewnętrzne dziecko lekko uspokoić, co by normalnie ze stresem nie działało, bo i po co? I mamy radosną ptaszkę, czyli jesteśmy w stanie przeforsować te wewnętrzne smutki. Radość, stan przepływu, kobiecość. Pozwól sobie na bycie w przepływie i w radości. To jest trochę tak, że my nie do końca jesteśmy w stanie postanowić sobie, że będziemy się super czuć i w ogóle będzie super dzień, ale jesteśmy w stanie sobie zagospodarować drobnymi sprawami i drobnymi radostkami, to, żeby to nie był smutny dzień. Więc myślę, że na dzisiaj taka praca poniedziałkowa będzie. No i tutaj mamy stabilizować, dobry na wszelkie działania, więc warto to wykorzystać. Jeżeli chodzi o księżyc, ja tu mam ściągę, wodnika i ryb, teraz już w zasadzie w znaku ryb. Pusty bieg księżyca mamy od 1.13 do 5.29, w zasadzie mieliśmy. Przespaliśmy, znaczy wiedźmy się obudziły w pusty bieg księżyca, niektóre, ale też szybko poszły spać, także został przespany. Także super, mamy cały dzień wolności bez pustego biegu księżyca. Wtorek. Wtorek to inicjować, bardzo dobry na rozmowy międzyludzkie, naukę, czytanie i taki odpoczynek aktywny umysłowy. Więc tak, zobaczmy, paść pucharów. Serdeczność, lekkość emocji, lekkość uczuć, zadowolenie. Mimo iż wtorek jest dniem marsowym, to tutaj myślę, że powinien być nie taki napięty, nie taki waleczny, ale właśnie wszystko na zasadzie, tak jak tutaj w poniedziałek dzisiaj, do pracy, tak? A, trzeba coś zrobić. To tu będzie, a super, do pracy, a dużo uda mi się zrobić, a w ogóle tam różne udane rzeczy. Jest lekkość emocjonalności, no i też będziemy spotykać się z życzliwością ludzi, więc to jest dosyć ważne. Lalka na wtorek, bezsenniczka, spokój, oddawanie trudności, świadome śnienie.
Naucz się oddawać trudności, to pozwoli ci spać spokojnie. Często ludzie, którzy nie mogą zasnąć, to nie dlatego, że im organizm na to nie pozwala, tylko nie pozwalają im na to myśli tak naprawdę. Więc warto te myśli odsunąć od siebie, czy to poprzez medytację, czy to poprzez zajęcie myśli innymi myślami, stworzenie jakiejś historii. Bardzo pięknie w momencie, kiedy kładziemy się spać i próbujemy zasnąć, działają te wszystkie prawa przyciągania. To jest taki moment, kiedy możemy odsunąć to, co się wydarzyło albo się czego boimy i wykreować taką rzeczywistość, jakiej oczekujemy, z takimi osobami, jakie oczekujemy. Należy po prostu tworzyć sobie historię, tak jakby pisało się bajkę. Wtedy się bardzo szybko zasypia. Księżyc w znaku ryb, więc tak naprawdę bez pustego biegu księżyca mamy tutaj dosyć pozytywne energie i dosyć pozytywne emocje. I środa, niszczyć. Pamiętajcie, że to niszczyć z tego naszego chińskiego podręcznika nie oznacza to, że mamy wyjść na ludzi z siekierą albo po prostu tam rozkładać wszystko na czynniki pierwsze i zostawiać po sobie gruzowisko jak armia rosyjska, tylko mamy niszczyć to, co nie jest dla nas dobre. Czyli środa będzie na to, by zrobić znowu research nasz życiowy. I karta śmierci, która bardzo ładnie wpisuje się w trend, zostaw skostniałe stare, przejdź i idź ku nowościom. W środę nieuchronnie padną struktury, które trzymało się przy sobie na siłę. Czy były one złe, czy były one dobre, środa pozwoli nam na zamknięcie pewnego cyklu, po to, by zupełnie otworzyć nowy i z wielkim zadowoleniem. Jest to trudna karta, bo my z gruntu, żyjąc w Matrixie, ale i w takich matrycach, jesteśmy osobami, które trzymają się starego, nawet jeżeli to nie jest nie tyle nawet złe, ale nie jest twórcze, nie kopie nas do przodu. Trzymamy się osób, które są smutne, dziwne, ale jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Natomiast karta śmierci rozwala stare struktury po to, by za moment pozwolić wejść nowym. Dzień może być trudny, ale bardzo konieczny. Kupawka, uwolnienie, oczyszczenie, pożegnanie, czyli dokładnie to, co karta śmierci. Zaufaj temu, co nadchodzi wraz z oddaniem swoich trudności. Słuchajcie, jeżeli my się kurczowo nie trzymamy przyzwyczajeń, czy do wydarzeń, czy do ludzi, czy do sytuacji, to tak naprawdę jesteśmy w przepływie, a jeżeli jesteśmy w przepływie, to już nas ta woda na tym drewienku poniesie we właściwe dla nas miejsce. Środa nam pokaże, że jeżeli tylko odpuścimy, nie wiem, nie zadzwonimy 500 raz, nie będziemy się tłumaczyć 100 raz z pewnych rzeczy, po prostu zrobimy krok do tyłu i pozwolimy się ponieść, będziemy w przepływie, to się okaże, że same złe rzeczy odpadną, a my zostaniemy w bardzo pozytywnej energii. Środa 28, księżyc o godzinie prawie w południe przychodzi w znak barana, więc te ryby trochę nas tak spławią, tak, odpuścimy, a już miejsce na nowe będzie się w tym znaku barana robiło. No i pusty bieg księżyca jest od 3.12 do 11.57, czyli to jest naprawdę taki czas, kiedy pewne rzeczy nawet należy odpuścić, żeby wydziały się same. A od 12 baran, wiosna, nowość, nowe rzeczy będą nam wchodzić w to miejsce tysiące pomysłów, tysiące ludzi, tysiące możliwości. Także ta środa jest taka transformacyjna, bo bardzo często tarociści zamiast kartę śmierci nazywać kartą śmierci, mówią karta transformacji, bo klienci jak usłyszą karta śmierci, to mają wszystkie włoski dęba postawione na głowie, co jest niekoniecznie, znaczy niekoniecznie tak powinno być, więc zamiennie używa, ale to jest karta śmierci, co ma umrzeć, to po prostu umrze, takie rzeczy są nieuchronne. No i mamy czwartek, cały dzień w znaku barana, bez pustego biegu księżyca, więc energia, działanie, tutaj bardzo dobry czas na inicjowanie pewnych rzeczy. Czwartek jest dniem jowiszowym, więc pewne rzeczy powiększając. To, co umknie, my już możemy znowu nadrabiać. My już możemy znowu nadrabiać. No i mamy króla pucharów. Oprócz tego, że nasze emocje będą ustabilizowane, że nasze emocje będą pozytywne,
to możemy spotkać pozytywnych, dobrych i poprawnych ludzi. Nierozłączki, harmonia męskiego i żeńskiego, szczęście rodzinne, powodzenie. Zharmonizuj aspekt męski i żeński tak, by w pełni zrealizować swój potencjał. Każdy z nas jest całością. Nie ma połówek, bo połówki jak są rozkrojone, to czerstwią, tak wiem, czerstwieją, i gniją potem i degradują się. Natomiast jeżeli sobie uświadomimy, że posiadamy w sobie każde aspekty i światła, i cienia, i męskiego, i żeńskiego, żyje nam się łatwiej, nie dlatego, że jesteśmy oświeceni, tylko dlatego, że zrozumienie pewnych praw rządzących przyrodą powoduje, że zgodnie z tymi prawami żyjemy i zgodnie z tymi prawami postępujemy, co daje zadowolenie większe. Więc to tak, taka prosta zależność, ale czwartek będzie na harmonizowanie tego, co żeńskie i męskie. W piątek 30 sukces. Znowu bardzo dobry dzień w naszym kalendarzu kalendarzowym chińskim. Znowu dzień dobry na wszystko. Sobota jest akurat fajna, bo jakby po tygodniu pracy, sobota, piątek, to nie, to akurat nie będziemy w sobotę oczyszczać, bo o tym chciałam powiedzieć, piątek, sukces, 30, piątek, przechodzimy do znaku byka. No ale dzień dobry na wszystko, dzień sukcesu, piątek szczególnie pod władaniem Wenus, czyli pod władaniem emocjonalnych, miłosnych, urodnych, sztukowatych, jako sztuka rzeczy, dobry na spotkania, na zwiedzania, na zachwyty. Także dzień Wenus tutaj piękny i fajny. No i zobaczymy, jak karty nam tutaj pokażą. Czwórka mieczy. Czwórka mieczy można rozumieć dwojako. Osoby, które nie potrafią odpocząć, będą czasem zmuszone do zatrzymania się i to wtedy nie jest fajne, bo jeżeli coś nam wszechświat daje na siłę, to zawsze to jest z takim bacikiem. Natomiast osoby, które odpocząć potrafią, w czwórce mieczy rehabilitują, odpoczywają, sanatoriują, oddychają. I nie oznacza to, że na przykład nie pracujemy, bo bierzemy urlop, tylko oznacza to, że staramy się zrobić pewne rzeczy konkretniej, wolniej, a szybciej jednocześnie, tak? Czyli taka nauka oddechu. Taka nauka oddechu. I piątkowo Baba Jaga, przemiana, inicjacja, mądrość przodków. Przodkowie Cię wspierają w procesie Twojej transformacji. Wieczorem możemy sobie po prostu usiąść i możemy sobie po prostu pomyśleć o tym, co dobrego możemy wziąć z rodu, jakie cechy charakteru, jakie umiejętności przetrwania, jakie dobre zależności są w naszym rodzie i możemy to wykorzystać, bo my ciągle jesteśmy straszeni karmą i cechami rodowymi. No, nie każda karma jest zła i popsuta i nie każde cechy rodowe są negatywne. Więc tak naprawdę pozytyw, no nasi przodkowie przetrwali od małpy, Adama i Ewy, Anunaki i kosmitów, nieważne jakie były początki, ale jesteśmy w ciągłości pewnej, przetrwali, więc potrafili pewne rzeczy robić. I to dobre możemy od przodków brać. No i teraz mamy tą sobotę, tu mamy już połówkę zmalałą księżyca. Sobota w znaku otrzymywać i sobotę mamy w znaku byka. Uziemienie, umocnienie, przyziemne rzeczy również. Mamy siódemkę pucharów, dlatego się nie uziemimy jakoś, Bóg wie jak wybitnie, dlatego że siódemka pucharów często jest rozmarzeniem takimi możliwościami. Także zupełnie w ten sposób. To też takie sięganie po coś, czego się oczekuje, również po swoje talenty, dyrygowanie życiem, byleby na mądry sposób. Także dyrygować warto. No i mamy własna lalka. Zaufanie, miłość do siebie, odwaga. Jesteś gotowa, by stać się twórczynią swojego życia. Sobota może być bardzo twórcza, poprawna i pozytywna. No i w niedzielę mamy 1 stycznia, natomiast nasz kalendarz jest pomylony. Słuchajcie. A nie, dobrze jest. Właściwie nie jest dobrze, bo najśmieszniejsze, że oni poniedziałek, wtorek dali 30-31, ale dalej już mamy spoko. Mamy pierwszy w niedzielę. Inauguracja, czyli rozpoczynanie.
Oczywiście, że tutaj w niedzielę to myślę, że nie przekopiemy ogródka, ale możemy przekopać swój wewnętrzny ogródek, więc tak naprawdę dobrze to wygląda. I zobaczmy, jaka karta tutaj. Kochankowie, dobrze dokonane wybory. Zastanówmy się w niedzielę, co zrobić, żeby było dla nas dobrze i pozytywnie. Oczywiście, jak to mówi Witkańska Rada, dla dobra mojego, bez szkody dla nikogo, ale czasem nie można dokonać wyborów, żeby ktoś nie był zły, smutny albo rozczarowany. Czasem wybory dobre dla nas nie będą zadowalały społeczeństwa i o tym również należy pamiętać. Natomiast nie oznacza to, że krzywdzimy kogoś, tylko możemy to brać na zasadzie ratujemy siebie. No i lalucha, podróżniczka, ochrona, rodowa więź, podróż. Poczuj wsparcie, jakie płynie do Ciebie z Twojej życiowej podróży albo z normalnej, bo być może ktoś normalną podróż również uskuteczni. Także tak to wygląda, słuchajcie. Myślę, że tydzień jest taki trochę transformujący nasze wnętrze, ale i po tej pełni, kiedy różne relacje międzyludzkie właśnie w tą pełnię nabierają rozpędu bądź się kończą, bo to taka właśnie pełnia burzowego księżyca w relacjach, w rodzinach, coś się kończy, coś zaczyna, to nie wiem, co chciałam powiedzieć. Nieważne. Sięgam po świecę, słuchajcie, bo nadejszła wiekopomna chwila. Nadejszedł ten czas, żeby zapalić naszą świecę na dobry tydzień. Skoro ma być taki trochę transformujący i skoro ma być taki po prostu na zasadzie trzeba się będzie trzymać dobrze poręczy, żeby nie wywindować na ryjku, nie zły, tylko transformujący, to potrzeba wzmocnienia zaistniała stanowczo. Więc zapalamy światełko. Tak, nie jest to ogromna świeca rytualna, tak, nie jest to Bóg wie co. Znaczy, pali się 8 godzin, więc będzie się długo paliła. Ale zniknie, a właśnie o tą ofiarę w magii chodzi, o to zapalenie ognia, kadzidła, wylanie wody, złożenie ofiary z jabłka pod drzewem. Ale pamiętajcie, magia wymaga zapłaty, więc to jest taka zapłata. Zapalamy teraz nasze świece mentalne bądź realne, jeżeli jesteście w domach, po to, by żywioły nam błogosławiły, po naszych ścieżkach w dobry sposób nas prowadziły, zawsze nas wspierały i krzywdy zrobić nie dały. Mogłaby powstać z tego tekstu dobra piosenka Disco Polo, rytm częstochowski zachowany, dobrze nam się dziać będzie. Słuchajcie, ja co prawda nie mam koło siebie Doroty, więc ciężko mi będzie wyłapać Wasze urodziny, ale jeżeli ktoś ma urodziny od teraz, od dzisiaj, do następnej niedzieli, to zapraszam serdecznie po przesłanie, bo będziemy właśnie teraz przesłania robili. Ja oczywiście w międzyczasie z Wami trochę porozmawiam, ale dużo do ogłoszenia nie mam, wakacje są jak zwykle. Malgola mówi, że mentalnie odpala. Mentalnie tak, ale po przyjściu do domu fizycznie, co by zniknęło, co ma zniknąć. O, tak to powiem, więc warto by było. Także urodzinowo postaram się śledzić, bo tak naprawdę tutaj na czacie to ja widzę 3 osoby, tak? I może mi czasem umknąć, ale może jakoś damy radę. Z ogłoszeń nie ma wiele, natomiast po pierwsze po pełni już możecie zapisywać się na NUW. Znowu mamy na to 2 tygodnie. Nowiu koszt to jest 22 zł i jak co pełnię i co NUW czynimy razem na kanale. Joanna Wiśniewska-Wróżka na YouTubie. Wyczytuję Was, zapalacie świece, a resztę energii ja prowadzę, przez Was przepływa. Tak to dokładnie wygląda, co by sobie życie polepszyć. Mamy pierwsze urodziny Pani Ewa. Zaraz będziemy robić. A tu mam jeszcze, że ktoś na czacie pytał się, jak mówić się na wróżbę. Dzwonić pod koniec sierpnia na numer, który jest wszędzie w sieci. 665-299-395 albo na maila ezotarot@gmail.com i dopiero pod koniec sierpnia będziemy wrzesień ustalać w momencie, kiedy będę miała grafik ze szkoły, w które dni mam szkołę. O, dokładnie tak. Na razie nie umawiam, czyli na razie nie dzwonić, sierpień, ale za to niedziela będzie dla nas, tak? Sierpień jest dla mnie. Programy będą, kawki pewnie będą, takie rzeczy będą, ale... Dobra, przesłanie dla Edyty. W głowie trzeba uspokoić i dojrzeć swoje własne emocje. Król buław jest król pucharów, jest emocjonalny, ale jest dojrzały w emocjach, więc tak naprawdę... Czas mi przeminął.
Więc tak naprawdę, jeżeli będziemy, jak to jest powiedziane, ty się kieruj sercem, ale zawsze zabieraj ze sobą rozum, to będzie dobre funkcjonowanie życiowe. W sprawach emocjonalnych, sercowych, a z pucharów, otwórz się na nowe relacje, związki, znajomości. Nie trzeba przez to rozumieć na przykład nowego męża, ale można przez to rozumieć nowe przyjaźnie albo nowe kontakty. To będzie dobre. Natomiast w działaniu siódemka monet. Ja nie rezonuję z tą kartą, bo ona mówi o czekaniu. Nie wiem, co ja mam baraniego w sobie, że czekanie nie jest dobre. Mam taki właśnie charakter. Niemniej tutaj Tobie zalecałabym, że jeżeli dzieją się jakieś złe rzeczy, to usiądź pod drzewem i popatrz, kto komu, co kto i po co. A potem zdecydujesz. Nie wchodź w konflikty od razu, tylko po prostu zobacz, nie która strona wygrywa, bo to już by było takie, ale co się zadzieje i kto ma rację. Daj sobie czas na dłuższe przemyślenie pewnych rzeczy. No i zwierzę mocy na ten rok, Biedronka. Radość życia, szczęście, zaufanie. Życie jest pełne małych cudów, dostrzeż je. Dobrze, czekam oczywiście na urodzinki. Czyli tak, o nowiu już powiedziałam, mi się zawsze już te pełnie i nowi, słuchajcie, to jest taki cykl, że już czasem nie wiem, czy już jestem przed, czy po normalnie i muszę zaglądać 3 razy, ale ten czas szybko tak leci, że faktycznie tak to bywa. I teraz tak, 31 lipca ma miejsce o godzinie 21, to jest sobota, rytuał pudełkowy dla pudełkowców. Także dostaniecie link, dostaniecie maila i będziemy wspólnie działać. Natomiast o godzinie 22 ma miejsce rytuał Lita na kanale dla wszystkich, gdzie będziemy dziękować i prosić. Także tak właśnie wyglądają sabaty, duży rodzaj podziękowania. Więc to już od razu zapraszam. Pewnie programu z mailami nie będzie, no bo 2 rytuały, ja jeszcze swoje rzeczy robię w sabaty, bo lubię i tak, więc tak to będzie. Dobrze, słuchajcie, mamy kolejne przesłanie dla siostry Anny za zgodą. Oczywiście, że Azalisz robimy. Także tą litę sobie wpiszcie w te swoje tam kalendarzyki normalnie, że pudełkowcy, czyli osoby, które pudełka zamawiały i je już mają, a jak nie dotrą, mówimy o pani i, to nic, wszystko normalnie tam wyplute, wykonsekrowane, jak dotrze, to byleby być na rytuale, tak to powiem. No, a my jako grupa jednorożców o 22 na kanale. Dobra, przesłanie dla siostry. Powinna umocnić swoją głowę na zasadzie, jeżeli coś postanowiłam i czuję, że jest to dla mnie dobre, to mimo, żeby ktoś mi to odradzał, będę to robić. To po pierwsze, czyli takie umocnienie głowy w swoich poglądach. W sercu powinna wkroczyć na nową drogę, być może trochę się zmienić, być może trochę zmienić otoczenie. Karta głupca mówi o przejściu wyżej z nowymi rzeczami, ale już ze starym doświadczeniem. Także takie nowości. A w działaniu powinna zająć się sferą finansową, dlatego że tutaj może ten rok trochę kuśtykać. To jest taka karta from zero to hero. Można wpaść w bankructwo, a można wyjść z bankructwa. Wszystko zależy od naszego działania, więc na materii powinna się skusić. I zwierzę mocy dla niej to jest gołąb. Moc wyobraźni, zgoda w relacjach, łagodność. Bądź łagodna dla siebie i innych. Kolejność, pamiętajcie, dla siebie i innych. To otworzy Twoje serce na dawanie i przyjmowanie miłości. O! A oczywiście, że Lamas Anielita. Dajcie żyć, ale dobrze, że dobrze ktoś zauważył, bo ja to wiecie, pędzę, pełnia nów Lamas Lita. Oczywiście, że Lamas. Ale 31, wiemy jak wyglądają sabaty, znaczy jak wyglądają, kiedy są, także tak. I w kolejną kawkę, kiedy już będzie po Lamas, dokładnie tak, będzie w sprzedaży po kawce, czyli ja kończę kawę, Dorota wrzuca na sklep, kolejny rytuał pudełkowy Mabon, też 2 dożynki i mamy już, o nie wzięłam, a nie, to jest to, dobra, bo mamy już też jeszcze coś innego. Mamy kolejny żywioł do naszego witrażerzyku,
czyli będzie to ogień. I mam już powietrze, które jest łagodnie niebieskie, bo nas dziewczyna właśnie magiczny witrażyk pytała, czy zrobić żółte, czy niebieskie. Ja z żółtym mam tak love-hate relationship. Mówię niebieskie, ona mówi takie ma piękne, ładne szkło, piękny będzie ten żywioł powietrza. Znaczy ja już go mam, tak, już go widziałam, ale to już będzie cały kształt, słuchajcie, witrażyka przy... Dobrze mówię? Pewnie dobrze mówię. No w każdym razie wszystko mam, wszystko posiadam, już to wszystko po prostu będzie rozdzielone. No i będzie kolejny właśnie, rytuał będzie rytuał mabonowy, bo powietrze będzie na Samhain. Dokładnie tak i kończymy cykl pudełkowy, bo ja wiem, że Jule jest przepięknie rytualizowane i super, ale przy naszym vlogmasie, kiedy codziennie będą rytuały, wpychanie rytuału pudełkowego mija się z celem i waszym finansowym, i moim możliwościowo-czasowym. Także tak to będzie się działało. Cały witrażyk jest rewelacyjny. Na przyszły rok mamy pomysł, tylko musimy się dogadać co do wykonawstwa i mam nadzieję, że się uda, bo też będzie zbieractwo fajne. Także możecie się przygotować, że po jednym rytuale wchodzi w następną kawkę drugi, mabonowy, także kto kolekcjonuje, kto razem z nami działa przez cały rok, to w ogóle jest fantastyczne. To jest fantastyczne. To może się załapać. Na ten lamas dużo osób się nie załapało. Wiem, że są osoby, które zbierają witrażyki i nie będą miały całości, ale będą miały, bo my to tak pozałatwiamy, że zbierzemy po prostu zamówienia, domówimy i będzie można uzupełnić swoją kolekcję. Tylko dla osób, które no powiedzmy brały udział w większości, a coś mu się omsknęło, tak? No to jest ileś tych witrażyków, no to niechby miały ile miały, nie? Na tej zasadzie. Także będziemy tak robić. Beata mówi, że działa na wszystkie. Ja też. Ja też jeszcze podwójnie, a czasem potrójnie. No, także ten lamas tutaj taki ważny w tym tygodniu. I tak naprawdę to ja generalnie nie mam ogłoszeń, dlatego że tak jak mówię, od sierpnia troszkę spowalniam, przy czym będą programy, będą kawy z wróżką, ale mam nadzieję, że uda się z ciekawego miejsca zrobić chociażby błogosławieństwo tygodnia. Internet działa u mnie wszędzie, więc... A jeszcze, ale to już też ogłoszę w przyszłym tygodniu, pamiętajcie, pierwszy czwartek miesiąca, rytuał zdrowotny, z linku ze Szkoły Magii i Tarota Wróżki Joanny, żeby nam się obce normalnie viewery nie wtrącały w nasze działania. I on dokładnie minutę do 5 minut po odprawieniu znika, więc kto się załapie, to się załapie. Kto nie, kto zapomni, szkoda, ale tak się umówiłam z energiami i tego się trzymamy. Wstrzymano transmisję na żywo. O, już jestem ponownie, super. Właśnie chwaliłam internet, że działa, nie? Oduroczyć. I w sumie tyle mam do powiedzenia, bo nie ma jakichś ogromnych ogłoszeń. Zapraszam oczywiście na wieczory z wróżką i zauważyłam tendencję spadkową na błogosławieństwie tygodnia. Znaczy ja rozumiem wakacje, wyjazdy i w ogóle, ale zadajcie sobie pytanie, co robicie energetycznego dla siebie w ciągu tygodnia. Jeżeli nie ma ani jednej rzeczy, to chociaż na to błogosławieństwo warto wpaść. Malgola mówi, że ucieka, bo jedzie na jarmark dominikański. Miłego, ja też odwiedzę, ale w sierpniu dominikański jarmark. Dobrze, słuchajcie, tyle dzisiaj. 30 minut to i tak nie jest źle. Ogłoszeń nie ma, nowości nie ma, jak się mówi, sezon ogórkowy. Bardzo dobrze, bo sezon ogórkowy jest potrzebny każdemu. Nam też, ale od września ruszy mnóstwo rzeczy, dlatego że i będą wisienki, i będą jakieś dekrety, i różne inne dziwne rzeczy, więc działań magicznych będzie jak zwykle w piorun i dużo. Pamiętajcie, że wrzesień jest przełomem numerologicznym, więc zawsze robimy dekret na oczyszczenie, na nowy rok, no stary, żeby oczyścić, a potem w październiku robimy na nowy rok numerologiczny, żeby było dobrze, więc będziemy czynić dekrety jak zwykle. No, ale to na razie ogórki. Konserwowe, kiszone albo glebowo świeżutkie. Dokładnie tak, sezon ogórkowy. Miłego dnia, do zobaczenia. Ja tu się żegnam z YouTube'em, bo też chcę wrzucić na YouTube'a.